czy 3,-4 jest rozwiązaniem równania 5x dodać 2y równa się 7. Można podejść do takiego problemu na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że można podstawić te dwie liczby pod zmienne x i y w tym równaniu i sprawdzić, czy spełniają one to równanie. Zrobimy tak za chwilę. Ale jest też inny sposób. Jeżeli mielibyśmy wykres tego równania, to moglibyśmy sprawdzić, czy ten punkt o takich współrzędnych należy do tej prostej. Gdyby leżał, to również oznaczałoby, że te dwie liczby spełniają to równanie. No to zaczynamy. Mamy równanie 5x dodać 2y równa się 7. Przepiszmy je, zastępując jednocześnie zmienne x i y odpowiednimi liczbami. Zamiast x zapiszemy 3, 5 razy 3, dodać 2 razy y, a y to będzie minus 4. Dodać 2 razy minus 4 i to musi być równe 7. I znak zapytania, bo nie wiemy jeszcze, czy takie równanie jest poprawne. Czyli 5 razy 3 to 15, a 2 razy minus 4 to minus 8. Czyli lewa strona równania uprościła nam się do wartości 15 odjąć 8. I to się musi równać 7. Ciągle jeszcze znak zapytania. No i oczywiście 15 odjąć 8 równa się 7. Czyli znak zapytania nie jest już potrzebny, bo zadziałało. Odpowiedź brzmi tak, ta uporządkowana para liczb 3 i minus 4 jest rozwiązaniem tego równania. No i odpowiedzieliśmy na pytanie. Ale zróbmy to samo jeszcze raz innym sposobem. Tutaj podstawialiśmy konkretne wartości liczbowe pod zmienne x i y. Ale jeżeli mielibyśmy wykres tego równania, to moglibyśmy rozwiązać to równanie metodą graficzną. No to narysujmy sobie wykres tego równania. Jest wiele różnych sposobów rysowania wykresu takiego równania. Na przykład można wyznaczyć nachylenie prostej i punkt jej przecięcia z osią y. Ale ja posłużę się tabelą dla wartości x i y. I na podstawie tych wartości narysuję wykres. A jak już będziemy mieli wykres, to łatwo sprawdzimy, czy ten punkt leży na prostej, która nam się na wykresie pojawi. Wiadomo, że będzie leżał, bo przed chwilą rozwiązaliśmy już ten problem. A w ogóle to możemy w tej tabeli po prostu umieścić punkt 3 minus 4 i już z samej tabeli wyniknie, czy ten punkt leży na prostej, czy nie. Ale zróbmy wszystko po kolei. Tabela, na jej podstawie wykres, a na wykresie poszukiwanie punktu o współrzędnych 3 i minus 4. Zacznijmy od x równego 0. Mamy wtedy 5 razy 0 dodać 2 razy y równa się 7. Jeżeli x równa się 0, to 2y równa się 7, czyli y równa się 3,5. Jeżeli x będzie się równał 1, to mamy 5 dodać 2y równa się 7. Jeżeli odejmiemy 5 od obydwu stron tego równania, to mamy 2y równa się 2. Czyli y równa się 1. Czyli kiedy x równa się 1, y też równa się 1. I w sumie to by wystarczyło do narysowania wykresu. Moglibyśmy dokładać tu jeszcze więcej punktów, również punkt o współrzędnych 3 minus 4. Ale spróbujmy narysować wykres w najprostszy możliwy sposób, tylko na podstawie tych dwóch punktów. Oś x, oś y, 1, 2, 3, 4... Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i rysujemy 0, 3,5, x równa się 0, y równa się 1, 2, 3,5, kiedy x równa się 1, y też równa się 1. O tutaj, teraz rysujemy prostą, przechodzącą przez te dwa punkty. Gdybyście dostali taki wykres gotowy, i ktoś zapytałby, czy punkt 3 minus 4 znajduje się na tej prostej, w praktyce odczytanie z wykresu może być dosyć trudne, bo punkt może leżeć bardzo blisko prostej, ale jednak poza nią. Podstawianie jest pewniejsze, ale sprawdźmy. Jeżeli x równa się 3, to ile wynosi y? I wygląda na to, że y równa się minus 4. Ten punkt ma współrzędne 3 przecinek minus 4. Oczywiście nie należy ufać tylko i wyłącznie wykresowi, zwłaszcza takiemu odręcznemu, bo może to nie jest 4, tylko 3,9999, a tego nikt nie jest w stanie z wykresu odczytać.
Dlatego zawsze lepiej podstawić wartości liczbowe pod zmienne i się upewnić, że równanie jest prawdziwe dla takich dwóch liczb. Ale ważne jest też, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że taki wykres jest innym sposobem przedstawienia wszystkich możliwych rozwiązań tego równania.